Dzień dobry. O, mam tutaj nawet chyba niezłe światło. Coś tam widać. Ogólnie jest ciemno, nie wiem o której jest tutaj wschód słońca. Nie sprawdziłam w sumie. Ja już jestem prawie wyszykowana, jeszcze właśnie przebrać się muszę. A nie chciałam zakładać ubrań jeszcze jak tak się krzątam. I wiecie, trochę pakuję plecak, trochę coś, bo tak trochę czuję się w nich sztywno, w sensie wzięłam cygaretki, żeby tak trochę bardziej elegancko, więc nie chcę być taka, wiecie, tak chodzić, tylko na luzie jeszcze. 8:05, a jest dopiero 7:20. No to jest ciemno. Właśnie dlatego malowanie się, powiem wam, też w takich ciemnościach nie do końca, bo o ile umalować się spoko, mniej więcej, wiecie, wiem jak to wygląda, ale nakładać bronzer, nawet w sztucznym świetle, gdzie mam wrażenie, że z każdej strony pada inne światło, inny rzuca cień, że to tak zupełnie inaczej wygląda, że co wyjdzie, to się dopiero okaże, jak się zrobi dzień. No. No ale nic, mam nadzieję, że jest nieźle. Słuchajcie, jak mi się dobrze spało. To łóżko ma w ogóle... Oj, znaczy może zaczynając po kolei. Poszłam właśnie wczoraj na kolację, spotkałam się już właśnie z kimś z ekipy, poszliśmy właśnie na kolację, potem sobie posiedzieliśmy, wypiłam cydr i tutaj są takie dobre cydry, ja bardzo lubię właśnie, bo oni, no takie jakieś bardzo smaczne są i nie, że lepsze niż u nas, ale jednak bardzo smaczne i różne smaki w ogóle, no umieją w cydry, mam wrażenie, naprawdę bardzo, bardzo mi posmakowały kiedyś jak właśnie przyjeżdżałam, no i powiem wam, że wypiłam jeszcze potem piwo i zapomniałam. Troszeczkę mnie głowa bolała rano i tak zapomniałam, jak to jest naprawdę, jak się wypije alkohol i potem boli głowa i to jest takie nieprzyjemne, ale na szczęście tak troszeczkę, że wiecie, jak się przebudziłam, tak mówię, o, świetnie, zapomniałam. O, dobra, dostałam wiadomość tutaj. Ale ogólnie, wiecie, jest nieźle, naprawdę, nie jest źle, tylko tak to jest po prostu. No i właśnie wróciłam i w ogóle przemarzłam, bo tutaj klima wszędzie, wiecie, włączona i ja w ogóle wróciłam po naszemu, to było chyba w 11:30, no to tutaj było w 10:30, ale zanim się, wiecie, ja od 5:00 na nogach i tak, więc zanim się przebrałam, wykąpałam, przebrałam w piżamy, to tamto, to też trochę czasu to zajęło i ogólnie byłam taka cała przemarznięta, naprawdę. Jak się położyłam do łóżka, słuchajcie, to jest taki miękki materac w ogóle, ale jakaś, nie wiem, taka puchata ta kołdra, że jak ja się po prostu położyłam tutaj, ja się poczułam jak w takim kokonie. Było tak cieplutko, tak mięciutko, tak milutko, że po prostu ja nie wychodzę, jest cudownie po prostu pod tą kołdrą. Naprawdę, ja nie mówię, ona jest jakaś taka gruba i dlatego bardzo przyjemnie, więc przespałam całą noc, super się wyspałam. Jak zadzwonił budzik, to pomyślałam, nie chcę. W ogóle wyłączyłam sobie klimę tutaj, bo tutaj też właśnie cały czas działała, więc na szczęście właśnie jak wstałam, to też jest ciepło, bo naprawdę, albo wczoraj tak przemarzłam, znaczy tutaj myślę, że też było zimno. Ja nie lubię tak ogólnie być ciągle w klimatyzowanym pomieszczeniu, bo nie lubię, bo mnie to wychładza i ja tam potem, wiecie, przesuszoną śluzówkę mam i potem jestem chora, więc... Więc jak mogę, to raczej wyłączam, no chyba, że są jakieś, wiecie, upały. No ale nieważne. W każdym razie teraz jest przyjemnie, jest fajnie. Ja jeszcze w piżamie, ale właśnie zaraz się przebieram, zaraz idziemy na śniadanie, bo się umówiliśmy też na 7:30, więc mam 8 minut, muszę się przebrać. Już po części mam spakowany plecak z tymi zakupami moimi wszystkimi, bo nie wiem, jak będzie dzisiaj. Czy, no, prawdopodobnie dzisiaj nie będzie na to czasu. A jak wrócę do pokoju, to mogę nie chcieć tego robić i nie do końca być w stanie dobrze się spakować, także lepiej zrobić. I teraz myślę, że jest tak w połowie, w 3/4 spakowane już tak, że nie będę musiała rozpakowywać tych rzeczy, wiecie, na tę noc. Także super. No i to tyle, słuchajcie, zbieram się powoli. Ogólnie super nam się wczoraj rozmawiało, więc dzisiaj taki
najbardziej stresujący dla mnie dzień, że po prostu widzę się ze wszystkimi i spędzimy ten dzień i w ogóle, żeby się tylko dogadać. Ale tak jak wam mówiłam, tutaj każdy ma inny akcent, więc są bardzo wyrozumiali. No, tak, i to chyba tyle na teraz. No, ubiorę się, żebym już była gotowa. Tym razem, słuchajcie, nie zapomniałam wziąć kapci, bo nie wiem, czy wam mówiłam, kapci. Te japonek, żeby mieć pod prysznic, bo jak pojechałyśmy do Sztokholmu, to niestety zapomniałam. I zapomniałam też pojemnika na soczewki, wam mówiłam, więc moje soczewki noc spędziły w kieliszkach takich na wino. Sprawdziły się, no nie polecam, polecam jednak wziąć opakowanie na soczewki, no ale jak już nie ma wyjścia, to znajdzie się jakieś rozwiązanie, więc jak przyjechałam od razu ze Sztokholmu, to spakowałam sobie właśnie japonki takie, wiecie, gumowe, hawajanasy, właśnie pod prysznic do plecaka i od razu płyn do soczewek, żebym nie zapomniała. Dobra, to ja tutaj mam na dziś przygotowany sweterek, ten w paseczki na długi rękaw i te cygaretki granatowe. Że co, chyba się przebieram. A, w ogóle, no właśnie. W ogóle wiedząc to wszystko, ja wczoraj poszłam do Primarka tak naprawdę po to, żeby kupić rajstopy. Mówię, to zapomniałam, nie pomyślałam, a jak tak mi zimno było od rana, nie? Tak pomyślałam, dobra, to ja pójdę, kupię rajstopy, założę pod te spodnie, to będzie mi cieplej. Ale wiecie, tam się potem zrobiło tak ciepło w ciągu dnia, a w tym Primarku jeszcze też, więc pomyślałam, nie, ja nie dam rady jeszcze pocić się w rajstopach. Mówię, nie kupuję. No a wieczorem wróciłam do hotelu, w sensie wiecie, do pokoju potem i mówię, o Jezu, trzeba było kupić teraz stopy, przecież ja tam wymarznę, bo ja tutaj wróciłam taka zmarznięta naprawdę. Pod prysznicem nie mogłam się dogrzać, także w łóżeczku dopiero. Ale no nie, nie kupiłam w końcu, więc liczę na to, że jak to w różnych biurach, nie będzie za zimno tego dnia, no zobaczymy. Dobra, ubieram się, żeby się nie spóźnić na śniadanie, a potem lecimy w nasze miejsce. I potem nie wiem, czy się widzimy, jak, kiedy, będę dawać znać. Dzisiaj nie będzie zwiedzania Edynburga prawdopodobnie. Chyba, że tak troszeczkę może, troszeczkę się uda. Zobaczymy. To ja już gotowa. Tak się dziś prezentuję. I tutaj ten sweterek chyba, wiecie co, później sobie ogólnie włożę w spodnie. I tego tutaj wyjmę, a tak tylko go podwinęłam, ale on się odwija jednak. Też fajnie wygląda. Ogólnie lubię go, fajny jest, taki luźny. Niby na elegancko, ale na luzie, więc spoko. I do tego te cygaretki granatowe. Może tego też tutaj nie widać, ale są granatowe. I obie rzeczy są z Zary. No i samby. Dobra, to lecę na śniadanie. Dobra, idę już. Jestem gotowa. Fajnie było. Fajnie było w pokoiku. Super przyjemnie. Super śniadanko, kolacja wczoraj. No... Już powoli się robi coraz widniej. Także co? Idę. I mam nadzieję, że to będzie super dzień, ale... No. Na to liczę. Troszeczkę się stresuję, tak jak mówiłam, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, bo to super ludzie są. Dobra. To widzimy się później. Później, ale jeszcze pokażę wam cały mój strój dnia. Proszę. No mam nadzieję, że będzie mi ciepło, że te odkryte kostki to... Nic takiego, że jest ciepło na dworze, bo ogólnie w pokoju jest naprawdę bardzo przyjemnie. No, dobra, to lecimy! Jestem w hotelu innym. Tu jest toaleta. Tu jest prysznic. Aha, no tak, bo tu jest łazienka, w sensie umywalka. Lustro taki bardzo nowoczesne, bym powiedziała. Wow! Ja nie wiem, czuję się jak w wagonie, w pociągu trochę. Proszę, jestem. Ale jaki widok! O! Tam jest taki park, do którego podobno trzeba mieć klucze. Nie pójdzie się tak normalnie. No pięknie. To łóżko. No łóżko jest niezłe. Chyba jest sterowane jakoś, tak? Automatycznie? Nie wiem. Nie wiem. Zostawiam rzeczy. Zostawiam rzeczy i jadę. Idę znaczy. Jadę. Jedziemy do pubu.
podobno jakiegoś ładnego. I dobre rzeczy tam są, wszędzie lustra, słuchajcie. No, w ogóle dzisiaj jest piękna mgła dla odmiany. No piękna jest pogoda, ogólnie jest ciepło w ogóle też. Więc ja jestem zachwycona, pięknie. No. Także tak się tylko odzywam na szybko. Zdejmuję sweter, bo jest ciepło. Troszkę zmarzłam. Ale będzie super. Także... No, pewnie wam postaram się pokazać jeszcze pub, gdzie my tam idziemy. Co prawda podobno niemiecki. A ja mówię, niewystarczająco dużo razy mówiłam, że uwielbiam Edynburg i Szkocję i ten klimat. No ale tam podobno jest ładnie, także... No... Tak jadę. Bo i tak pewnie będzie tam gorąco, także słuchajcie. Ach, włosy mam takie, no... Taka mrzawka trochę była w ogóle też rano, więc myślę, że to tak sprawiło, że te włosy się tak trochę tutaj spuszyły, no ale trudno. Trudno! Odświeżę się i jedziemy do pubu, także jak mi się uda, to coś wam pokażę. Ale ogólnie cudownie jest, cudownie, naprawdę. Każdą chwilę po prostu chłonę tutaj, bo jest super. No, a jutro już wracam, także... Dzień dobry. Jakie mam usta różowe? Nie malowałam się. Słuchajcie, jest 6:45. Wymyśliłam sobie, że idę na 7 na śniadanie, bo od 7 jest śniadanie. I jest tak samo ciemno, jak kiedy wróciłam tutaj o 2 w nocy. Także... Tak, jeszcze trochę chyba do wschodu słońca, ale ja w tym czasie zdążę właśnie pójść na śniadanie, dopakować się tutaj i... I co? I jechać. Ale powiem wam, jestem w szoku. Bardzo dobrze się czuję. Super wieczór. Powiem wam, troszkę pełen zaskoczeń. Super się bawiłam. Bardzo fajnie było, wiecie, posłuchać, popatrzeć. Byliśmy w ogóle w pubie, który podobno jest niemiecki, a tam w ogóle była muzyka na żywo, jakieś tańce, a toś właśnie prawie, że orkiestra niemalże, bo tam tyle instrumentów, ludzie, tam faceci na takich tych... takich, no, żeby trąbkach i innych takich puzonach i innych instrumentach grali, także było naprawdę mega ciekawie. No, niestety troszkę się moje obawy potwierdziły, o tyle, że było tam też bardzo głośno, więc bardzo ciężko było, wiecie, usłyszeć, co ktoś mówi, więc tym bardziej jeszcze zrozumieć. I jednak mam takie poczucie, że co innego, nie wiem, słuchać telewizję, nawet, nie wiem, BBC właśnie, czy oglądać sobie YouTube'a, ale słuchać ludzi rozmawiających po prostu jakby w swoim języku, ze swoim akcentem, to jest zupełnie coś innego. No, więc bardzo bym chciała, bardzo bym sobie życzyła, wiecie, jakby rozumieć wszystko i mieć taki komfort, że z jakiejś ich powiedzonka czy coś, że to wszystko jest takie oczywiste, no ale nie zawsze. No, ale mimo wszystko było super. Jestem, wiecie co, ja naprawdę jestem pod wrażeniem i to, jakie doświadczyłam tutaj gościnności i przychodzą mi do głowy tylko niestety angielskie słowa, więc czuję, że muszę je tłumaczyć sobie. W każdym razie właśnie to, jak zostałam potraktowana, to jacy wszyscy tutaj są mili, jacy są wspierający, to naprawdę
Jestem za to mega wdzięczna i myślę, że to jest cudowne. I taki prezent, jaki dostałam praktycznie, bo ja to trochę traktuję właśnie w ramach prezentu tak naprawdę, to jest niesamowite, to jest tak piękne, ja to będę pamiętała chyba zawsze. Edynburg jest cudowny, jest przecudownym miastem. I jak wieczorem, no wieczorem w nocy, jak właśnie szłam nawet, te budynki wszystkie, one są takie piękne, takie duże, to jest takie stare miasto. Nie jest idealne, bo nie ma metra, nie ma więcej, albo za dużo linii tramwajowych, czy tam takiego pociągu na przykład, żeby się szybciej przemieszczać. Ale trudno, jakby okej, jest jak jest, jest tak piękne, że naprawdę chętnie bym tutaj wróciła, na pewno na dłużej, żeby właśnie trochę pobyć i poczuć ten klimat. Oczywiście zobaczyć wszystko, czego nie widziałam, bo jeszcze jest bardzo dużo miejsc. No i w ogóle powiem Wam, jestem w szoku, bo ja wczoraj wypiłam... Zaczęłam chyba... Nie. Zaczęłam od szkockiego piwa, lagera jakiegoś, potem Guinnessa koleżanka przyniosła, potem piłam cydr, potem chyba znowu cydr, ale inny. I nie wiem, czy potem... Chyba nic, a potem jeszcze cydr. I ogólnie ja się dzisiaj w ogóle czuję bardzo dobrze. Ja nie czuję się w ogóle ani na kacu, ani nie czuję się pijana, ani nic. Po prostu ja nie wiem, czy to powietrze tutaj, czy co. Chyba się mówi, że nad morzem tak u nas, nie? Że tak można... Nie, w górach to chyba nie, bo w górach ciśnienie działa. Także no, nie wiem, może tu po prostu wszystko sprzyja. Jest. W każdym razie czuję się naprawdę dobrze, także to mnie cieszy. Bo wiecie, budzik ustawiony rano, żeby się nie spóźnić na lotnisko. Ja muszę być co prawda dopiero chyba o 10 na lotnisku. Ale chciałam jeszcze pójść, oczywiście coś zobaczyć po drodze, więc liczę na to, że się właśnie rozwidni i że jeszcze trafię i pójdę jeszcze chwilkę nacieszyć oczy właśnie widoczkami i będę się zbierać i będę jechać na lotnisko. Tutaj są dwie opcje, żeby jechać. Pociąg, taki właśnie prosto na lotnisko i jest też taka linia Air Link 100 i ona też jeździ właśnie, ale chyba wezmę tramwaj, jednak tramwajem szybciej jakoś tak się wydaje. No, także kończy się powoli edynburska przygoda na teraz. Bo naprawdę bardzo chętnie bym to wróciła. Bardzo szkoda, że likwidują co chwila tanie loty od nas. Przynajmniej z Warszawy, nie wiem jak z innych miast. Ale no cóż, liczę na to, że będą. Znaczy, tanie loty to jedno, słuchajcie. To jak w Szkocji jest drogo, to jest druga rzecz. I wszyscy o tym mówią. I nawet ludzie, którzy tu mieszkają właśnie, ci co przyjeżdżają... Hotel, wynajem hotelu, mega droga sprawa. W ogóle bilety po mieście mam wrażenie, że są tańsze, ok, niż w Londynie kupuję na przykład. To jest fajne, ale wszystko inne naprawdę bardzo drogo. Także jak będziecie przyjeżdżać, to szykujcie się, niestety. Niestety, więc te tanie loty to jedno mówię, ale... Ja sprawdzałam, nie wiem czy Wam mówiłam czy nie, ja sprawdzałam kiedyś, bo chciałam konkretnie przyjechać właśnie na tydzień, tak z ciekawości, hotel jakiś, na Bookingu patrzyłam. Najtańszy, 6 tysięcy za tydzień, najtańszy. Potem te ceny były po prostu, wiecie, sky is the limit. To, no to ja, to jest po prostu, wiecie, tydzień w hotelu, tyle co średnia miesięczna pensja w Polsce, to myślę, że to bardzo dużo. Także jeszcze jakby to tutaj ogarnąć, ale jak już tu byłam sama pierwszy raz, to na pewno drugi będzie mi łatwiej, bo już będę wiedziała co, gdzie, jak, wiecie, z lotniska na przykład czy coś i też nie trzeba się zatrzymywać w Edynburgu właśnie, tylko gdzieś może naokoło, tylko trzeba znać i trzeba wiedzieć, nie? Dlatego jak się przyjeżdża, myślę, pierwszy raz, no to łatwiej w ogóle turystom po prostu przyjechać do centrum i mieć stąd fajny jakby punkt wyjścia, nie, że wszędzie można, nie wszędzie, no ale generalnie bardzo dużo miejsc można po prostu iść na pieszo i od tego zacząć, więc ma to sens niż tam właśnie gdzieś dojeżdżać, ale zawsze jest to jakaś opcja. No dobra,
zbieram się dalej, słuchajcie, bo mam właśnie plecak do spakowania i rzeczy. I tak, bardzo jestem pozytywnie nastawiona, że to się wszystko zmieści, ale liczę na to. Jakoś to się ogarnie. Jakoś to będzie, nie? Ale no dużo tego mam, co mam wam mówić. Jakby wczoraj się tak spakowałam, tak? Okej, no to są na razie tylko ubrania i ta kosmetyczka i druga, a reszta? A reszta gdzie? I tak, okej, będę myśleć. Dobra, także no, już tak się rozgadałam tutaj, idę włosy prostować, ubiorę się. Zakładam na siebie tyle co mogę, jak najwięcej, żeby jak najmniej to miejsca zajmowało właśnie w plecaku. No i tam będę potem upychać. I zobaczymy. I no, troszeczkę jeszcze, żeby zobaczyć tego Edynburga. Naprawdę jest tak piękny. Zobaczcie. O, samolot już tam nawet jakiś leci. Światło skaże. O. To łóżko jest takie śmieszne, bo ono tutaj ma takie guziki i o, tu je można do góry. I ono się tak do góry. No, ja sobie na noc rozłożyłam na płasko. Pomyślałam, mega śmieszne, to w sensie taki nowoczesny jest ten pokój i chyba cały hotel. Także, dobra. Zbieram się w takim razie powoli, żeby wszystko zdążyć, wiecie. I się nie śpieszyć. Jest szansa, że to wszystko się tutaj zmieści. Ale najpierw idę na śniadanie, potem jeszcze umyję zęby, więc wszystko włożę, zapnę tutaj, perfumki użyję i będzie gotowe. No dobra, ja jestem już gotowa. Mogę iść. Standardowo jestem ubrana w to, co pierwszego dnia. Tak samo jak było w Szwecji. Sprawdziło mi się to. Sweterek jest super i w ogóle, wiecie, oddycha to tamto, więc jest wygodnie, a ciepło w razie co. I powiem wam, że to torebka w ogóle mi się fajnie sprawdza też. Ona jest z Uniqlo. Z takiego sztruksu. W jasnym kolorze, co prawda, ale staram się jej nie ubrudzić. Ale powiem wam, że właśnie jest fajna, bo jest lekka, więc ja ją wzięłam w razie co, gdyby się okazało, że torebka na lotnisku to nie, to ja ją sobie, wiecie, zwinę, nie wiem, w kieszeń schowam, czy do plecaka i nie będzie problemu. Jest bardzo pojemna, bo tutaj się nawet butelka wody mieści, Kindle, portfel, wiecie, wszystko, paszport, nie wiem, telefon, takie tam. Także jest bardzo fajna właśnie i jest przede wszystkim miękka. No i właśnie da się ją zwinąć, więc taka praktyczna i tak noszę ją ze sobą wszędzie. Lekka też jest, więc wiecie, tyle co włożę, to tyle noszę. No i tak właśnie chowam sobie te różne rzeczy, bo nie ma. A chciałam aparat wziąć, żeby zobaczyć. Może uda mi się ponagrywać, co tam na śniadaniu. Czy będzie tutaj tylko angielskie śniadanie, czy coś jeszcze do wyboru. Jestem ciekawa, ale tak. Także jestem gotowa. Potem jeszcze tylko pochować to, co tutaj leży do plecaka i będę mogła jechać. No ale jeszcze chwila, bo jestem dobrej myśli, ale naprawdę troszeczkę się obawiam. Dobra, to co? Idziemy na śniadanie w takim razie. Już jestem gotowa. Słuchajcie, zapowiada się przepiękny dzień. Co prawda ja go nie spędzę w Edynburgu, ale zobaczcie. Wschód słońca. Piękne chmurki, które przed chwilą były jeszcze różowe. No ale nic. Zapowiada się piękny poranek, więc postaram się go wykorzystać. Spakowałam się. Wszystko udało mi się spakować do plecaka. Więc sukces. Naprawdę jestem zadowolona. No. Więc teraz zbieram się i idę. Śniadanie bardzo smaczne, kawa bardzo dobra. I sprawdziłam, bo były bardzo ładne talerze. Zostawa w ogóle cała taka śniadaniowa. I sprawdziłam, że były to talerze firmy Churchill. No, podejrzewam, że są bardzo drogie. Pamiętam, że Magda przy kawie mówiła, że chciała kupić sobie właśnie taką zestawę. I zrezygnowała, no bo właśnie są drogie, więc podejrzewam, że
może nie należy do najtańszych, ale rozumiem, rozumiem, bo naprawdę była bardzo ładna i robi wrażenie. I tak sama zwróciłam uwagę, że jakie ładne talerze, kubki i wszystko, no. Także śniadanie bardzo dobre, a jeszcze wam nie powiedziałam, wczoraj w tej knajpie, w której byliśmy, jadłam coś, co się nazywało sznycel, ale było z piersi z kurczaka moim zdaniem, bardzo dobry whisky sos, coś takiego, bardzo dobry, i do tego miałam haggis, które próbowałam w ogóle wcześniej też, bo przynieśli mi, że bym spróbowała haggis i black pudding, no. I ogólnie, jak spróbowałam, to wcale nie było takie złe, jak opowiadali mi, z czego to jest zrobione. Mówię, serio, każde słowo wypowiadane jakby przy tym, co tam jest i jak to się robi, było coraz gorsze i jakby coraz bardziej obrzydliwe, a smakuje naprawdę dobrze. Także wczoraj, powiem wam, w tym daniu właśnie to haggis było takie dobre, takie ciepłe, ale takie maślane wręcz, bo wcześniej jadłam i było takie suche. Powiem szczerze, że byłam zachwycona i mówię, ej, to jest dobre i nie chcę wiedzieć, z czego to jest zrobione. W ogóle śmieszne jest to, że oni tutaj wszystko smażą na głębokim oleju, tak? Nawet czekoladę. I mówię, nie, serio? Ja o tym słyszałam, ale naprawdę? Także powiedział mi też kolega, że oni chyba nawet pizzę potrafią w takich miejscach, wiecie, takiej szybkiej, jakiejś bary szybkiej obsługi czy coś, pizzę wziąć i też smażyć na szybko w maśle czy tam w czymś, więc nie wszystko jeszcze spróbowałam, tak, jeszcze wiele przede mną takich ciekawostek szkockich, ale to już będzie musiało poczekać do następnego razu, także słuchajcie, idę, nie ma co, no już piękne, piękne było różowe niebo, no ale nie zdążyłam, myślałam, że zdążę wyjść może nagrać, no ale trudno, i tak jest pięknie, napatrzyłam się i cóż, będę miała piękne wspomnienia. Dobra, zbieram się w takim razie. Plecak jest ciężki, ale jakoś damy radę. I idziemy jeszcze na krótki spacer po Edynburgu. Zapraszam. O ile dobrze pamiętam, tam mieszka Prime Minister. Taka okolica, piękna i piękna jesień i jest pięknie, troszkę rzeźko, ale pięknie, super pogoda. Jak na to, jak byłam tutaj, pamiętam, na wycieczce, Edynburg był najzimniejszym miejscem w ogóle tamtej wycieczki, to teraz odczarował to zupełnie. Piękny jest. Uwielbiam taką zabudowę, taki klimat, wszystko spójne. Pięknie.
spacer zaliczony. Jestem usatysfakcjonowana. No, byłabym bardziej, jakbym mogła tutaj zostać jeszcze jeden dzień, ale... Ale i tak jest super, także nie ma co. Idę właśnie na przystanek. Jadę jednak tym tramwajem, pociągiem. Nie idę na autobus, chociaż mijałam go właśnie, tam przystanek był. No, kupię bilet i na lotnisko. Na lotnisku. Znajdę swój lot. Bo słuchajcie, wracam do Krakowa. Nie do Warszawy, do Krakowa. Niestety tak było najlepiej, najłatwiej, najszybciej. I trochę później niż do Warszawy, bo lot do Warszawy było 5:45, więc trochę za wcześnie, jak na poimprezowy dzień, także... No to co, mam trochę czasu. Idę zobaczyć, co tam na strefie bezcłowej. Jestem już na lotnisku w Krakowie. Idę na autobus i jadę do centrum na dworzec. No, i tam chyba będę musiała trochę poczekać na swój pociąg, ale super, nie ma opóźnienia, nie ma nic, więc fajnie. Pogoda podobna, ciepło też, więc spoko. Zobaczę, czy to tutaj. Thank you.
daję znać, że jestem już w domu. Właśnie weszłam. Umyłam ręce. Troszkę ogarnęłam rzeczy. Zrobiłam sobie też od razu coś ciepłego do picia. W kubku. Ze Szkocji. O! I pierwszy raz, powiem wam, nie mam tak, że fajnie być już w domu. Znaczy fajnie po całej podróży, nie? No bo ta podróż trwała od rana. Czyli jak wsiadłam do pociągu na lotnisko, czyli po 9:00 do... Jest teraz za 20:10. No. Czyli tak bym powiedziała 12 godzin. No, więc ze względu na to może trochę fajnie, że okej, już jestem w domu. Czuję się bardzo zmęczona, bo jeszcze przysnęłam w pociągu. I tak jak wiecie, się rozbudziłam, to tak już mi niewygodnie, już bym chciała być. No, ale jestem. Także tyle. O tyle fajnie. Ale, no powiem wam, że... Jakby nie to, że się nie cieszę, tylko po prostu pierwszy raz mam tak chyba, że nie czekałam na to, o. Że to nie było tak, o, dzisiaj wracam i super ekscytacja, tylko tak, a, dzisiaj wracam, a jeszcze tyle do zobaczenia, a jeszcze tyle do zrobienia. Ja nie wiem, to miejsce sprawia Edynburgh, w ogóle Anglia, tak, ale jakoś szczególnie Szkocja w tym roku skradła moje serce. Sprawia, że ja się tam po prostu czuję dobrze, jak ja widzę te piękne miejsce, jak ja wiem, ile jeszcze nie widziałam i jak bardzo chciałabym zobaczyć wszystko. Jak oglądam tę dziewczynę, która mieszka właśnie na Isle of Skye. Jak to tam wygląda, jak ja bym chciała się przejechać w te miejsce, po prostu tak popatrzeć. Jednego dnia właśnie, tego, którego tak mało nagrywałam, bo właśnie wychodziliśmy też wieczorem, była taka piękna pogoda, bo była też taka mgła, wiecie, wszystkie takie te liście kolorowe i te domy i takie to wszystko spowite piękną mgłą. No po prostu ja byłam zachwycona i tak mówię, no jak tu jest pięknie, ja bym tak chciała właśnie nacieszyć oczy tymi widokami, więc no fajnie, że jestem, ale wyjazd był ogólnie bardzo fajny, bardzo udany, ja się mega cieszę, jestem bardzo wdzięczna i po prostu ja mówię, ja zapamiętam to na pewno na długo. A teraz przyszłam tylko chyba zakończyć tego vloga, bo zdejmuję soczewki, chyba idę się kąpać i idę spać, żeby odespać. Ale naprawdę, cały dzień się dzisiaj dobrze czuję. To jest dla mnie mega duże zaskoczenie, że tak dobrze się czuję, że nawet nie byłam niewyspana, co ja spałam 4 godziny chyba i mówię, jeszcze po imprezie i jeszcze po tam jakiejś ilości wypitego alkoholu, także ogólnie dla mnie rewelacja. Ja się nigdy chyba lepiej nie czułam, więc... No... Także myślę, że jutro sobie nagram film, w sensie jutro sobie nagram vloga, pokażę wam, co przywiozłam, może trochę pogadam. Rozproszyłam się, przepraszam, bo zobaczyłam wiadomość i tak... No, więc opowiem wam może co tam teraz jeszcze, albo coś podsumuję, może coś mi jeszcze przyjdzie do głowy. A powiem wam jeszcze, że właśnie wracałam do Krakowa i pierwszy raz chyba miałam taką okazję, żeby ten Kraków trochę bardziej zobaczyć niż z dworca na przykład. Na to, nie wiem czy to się też Stare Miasto nazywa, na ten rynek, o. Na rynek i tam wiecie, sukiennice i wszystko. To mam wrażenie, że dzisiaj trochę bardziej, bo się przesiadałam z autobusu, w ogóle jechałam autobusem z dworca, więc sobie też upatrzyłam na okolice i właśnie się przesiadałam, więc tam się przeszłam kawałek, potem właśnie na dworzec i tak zobaczyłam, że hej, ten Kraków też taki ładny do zwiedzania, bym powiedziała, taki trochę inny, kojarzył mi się inaczej właśnie tak jak mówię, bo zazwyczaj to było, wiecie, z dworca po prostu na rynek i z powrotem i ten rynek po prostu najbardziej się pamięta. A teraz, tak, widziałam Muzeum Narodowe, tak, jakieś tam inne piękne takie też budynki, takie ceglane, takie stare się wydawały, ładne kamienice, więc tak pomyślałam, hej, pewnie Kraków też robi wrażenie, jak tak się przyjdzie i się właśnie pochodzi, pozwiedza, a jakoś ja tak nie widzę go z tej perspektywy, może właśnie dlatego, że głównie tylko ten rynek i tu i tam. Mam też takie różne wspomnienia akurat, wiecie co, z różnych momentów, kiedy byłam w Krakowie, więc może też dlatego mam taki, nie to, że niechęć, ale taką awersję troszeczkę, bo ja niektóre miejsca pamiętam z emocjami i z wydarzeniami ze swojego życia i pamiętam, że tam tak, taki był moment, że nie było do końca, nie było do końca fajnie i miło, także... Różnie, znaczy różnie bywało, bo ja też w Krakowie przecież zatrzymywałam się nieraz,
żeby jechać dalej potem do Krynicy, a jak było więcej czasu, to się nawet poszło właśnie na spacer. Także mówię, różnie, różnie było. Ja tak różnie ten Kraków pamiętam, ale dzisiaj tak spojrzałam na niego łaskawszym okiem i tak pomyślałam, ładne. Nawet jakbym została na tę jedną noc tam i dopiero przyjechała do Warszawy, to nawet nie byłoby głupie, ale wiedziałam, że ja już będę chciała być w domu. Ja już po tej podróży, już po tym wszystkim nie będę chciała zostawać jeszcze tam, tylko nie tak, żeby się rozdrabniać, tylko właśnie od razu wrócić do domu i sobie poprzeżywać jeszcze ten wyjazd. Cudownie było. Dobra, nie będę już powtarzać się po raz setny, że było cudownie i pięknie i jestem zachwycona i zachęcam Was bardzo, jak się zastanawiacie, to żeby może odwiedzić Edynburg i Szkocję. Ja bym bardzo chciała więcej. No, do Glasgow bym chciała wrócić, bo wiem, że widziałam tylko centrum, a myślę, że to miasto ma więcej do zaoferowania. Różne też słyszę historie a propos tego miasta. Tam nie do końca też jest bezpiecznie, chyba w niektórych, nie wiem, dzielnicach. No różne też właśnie wiadomości się pojawiają, tak, no ale tak to bywa. A za to mam koleżankę, która właśnie jest zachwycona i oczarowana Glasgow i ona mówiła, co? To jest takie piękne, ja to kocham to miasto i w ogóle ja mówię, okej. No ale to właśnie, to jest tak, że czasami po prostu jest takie wrażenie, wiecie, ja na przykład pamiętam, jak pojechałam na wycieczkę i rozmawiałam z koleżanką i mówię, ale ja wtedy, wiecie, ja byłam na wycieczce Rzym, Asyż, Florencja, Wenecja, ja pamiętam, że ja wróciłam właśnie i jej opowiadam i mówię, wiesz, ta Florencja to zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie, oczywiście ten kościół, ta katedra jest przepiękna, no, robi takie wrażenie i most złotników i wszystko, ale ja mówię, wiesz, ja nie wiem, czy ja byłam już tak bardzo zmęczona jakby, bo to było tak pod koniec już tej wycieczki, czy po prostu w porównaniu do tych innych miast zrobiła najmniejsze wrażenie, nie wiem, ale mówię i wiesz, że nie, a prawda jest taka, że po prostu, no kurde, ale Florencja jest przepiękna i też robi wrażenie i jest dużo do zobaczenia i jest cudowna, a ja myślę, że po prostu już miałam przesyt tych wszystkich pięknych, bardzo takich historycznych miejsc, gdzie jest bardzo dużo do zobaczenia, bardzo dużo historii i tam po prostu każdy jeden element to po prostu niesie jakąś historię ze sobą i może dlatego ja już byłam po prostu przytłoczona i zmęczona. I czasami właśnie tak jest, że trafiamy gdzieś, gdzie nie wiem, jest piękne, a nasze odczucia są takie trochę nie do końca, nie wiem, zbieżne na przykład z innymi, albo właśnie coś na to bardzo wpływa, coś takiego zupełnie, nie wiem, przypadkowego na przykład, nie? Więc ja mam świadomość, że jakby to jest piękne miasto i też bym chętnie tam wróciła na przykład. Ja nie wiem dlaczego, a ona mi powiedziała, że dla niej, po tych wszystkich małych miasteczkach, które oni odwiedzali, jak pojechali do Florencji, to się zakochali, bo to w końcu było miasto wielkie po prostu i tam się dużo działo i w ogóle, więc takie miałyśmy zupełnie inne, wiecie, spostrzeżenia. A ja mówię, jak ja byłam, nie wiem, w Rzymie już wtedy i wiecie, nasłuchałam się różnych historii właśnie i tam, gdzie się nie spojrzy, to po prostu tu kawał historii, tu coś i po prostu... Wiecie, chodzi się i taka głowa, nie? No to już myślę, że po którymś dniu już może dlatego to było wszystko takie wow. No. Także mówię, chciałabym też do Glasgow wrócić, żeby na przykład może zmienić trochę swoje zdanie. W sensie ono nie jest złe, tylko mówię, ja chyba za mało widziałam, a moja koleżanka jest zachwycona, więc jestem ciekawa czym po prostu. No. Ale to już są rozważania takie na... O, w ogóle na pewno, słuchajcie, muszę chyba... skrócić paznokcie, bo trzy paznokcie u lewej ręki mam dosłownie pęknięte w połowie, złamane w połowie. I ja wiem, że jak zdejmę ten lakier, to będzie masakra. Już mi się zahacza, więc jak go nie zdejmę, to nie wiem co. Jakby na tej dłoni spoko, tutaj się nic nie połamało, tutaj ten, ale tutaj, no tak w połowie mam, wiecie, no tak po prostu w połowie złamane i ja wiem, że to musi odrosnąć. A to chwilę trwa, a jak mi zaczną się zrobić takie zadziory, nawet nie mam tego jak spiłować, bo w pewnym momencie to po prostu już jest jakby za głęboko i nie ma tego jak spiłować, a przeszkadza. Także no nic, może jeszcze właśnie dzisiaj spiłuję trochę, żeby nie zrobić sobie większej krzywdy. No i to tyle, słuchajcie. Także ja wypiję sobie teraz coś ciepłego, trochę rozpakuję rzeczy, mam pełen plecak, torbę. No a w ogóle jeszcze jedna rzecz. Czy to już jutro Wam powiedzieć o lotnisku? Dobra, to jutro opowiem z podsumowaniem razem, dobra? No, tak niemiło ludzi potraktowali na lotnisku niektórych, że troszkę byłam w szoku i tak mówię, no nie no.
albo wszystkich, albo nikogo. Równo. Dobra, ale to chyba zapiszę sobie gdzieś, to jutro pogadamy, bo teraz widzę, że już z 10 minut gadam, to nie chcę, żeby ten vlog był bardzo długi, zobaczę, nie wiem nawet ile tam z tego wyszło w ogóle. Także miłego dnia Wam życzę, dajcie znać, czy byliście w Szkocji, w Edynburgu albo gdziekolwiek indziej, co zrobiło na Was największe wrażenie i czy Wam się podobało, czy w ogóle nie. Może też tak być, dajcie znać. Ja Wam dziękuję za dziś i widzimy się już niebawem, ja będę jutro nagrywać, a na YouTubie zobaczymy, także miłego dnia i do zobaczenia, pa!